właśnie tam w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, poza tymi sprawami, które są, dotyczą powiedzmy bardziej takich ogólnych spraw w skali makro, to rozstrzyganych jest bardzo wiele ważnych kwestii, które dotykają też każdego z nas w życiu codziennym. Taki najprostszy przykład, myślę, że i też najpowszechniej chyba odczuwany problem, to jest równa jakość, jednakowe standardy produktów, które są sprzedawane w różnych krajach europejskich. My bardzo często mówimy tak, że ta chemia, te artykuły chemiczne czy spożywcze, które kupujemy w Polsce, różnią się jakością od tych, które takich samych, pod tą samą nazwą, od tego samego producenta można kupić w innych krajach, na przykład w Niemczech. No, te szyldy różnych kiosków, straganów, które na naszych targowiskach, jarmarkach z napisem chemia z Niemiec, to są dość powszechne widoki. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że rzeczywiście ta jakość tych produktów jest zróżnicowana. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby między innymi zabiegać tam w Parlamencie Europejskim o to, ażeby standardy jakości produktów, które są sprzedawane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, były takie same, były równe. I to jest taki jeden najprostszy przykład, który dotyczy naszego codziennego życia.